wyścig z loterii, więc wyjątkowo w sobotę robimy sobie mojego cheata. No i naładowanie bierze makaron. Gosia wzięła carbonarę. Ja wziąłem raccoon bolognese. Więc posilamy się w domu, jeszcze podładujemy jakimś pewnie owsianką czy lodami, już chyba nie, bo dzisiaj jedliśmy już McFlurry. No nic. Jutro rano mocne śniadanie i będzie dużo emocji. My już po jedzeniu byliśmy jeszcze odebrać Fujiego z serwisu, bo co się okazało, linka od tylnej przerzutki się rozwarstwiła i brakowało biegów. Okazało się to o 18 w sobotę, więc jedyne co zostało to pojechać do Decathlonu i mieliśmy takiego farta, że akurat był serwisant, który nam to ogarnął w moment tak naprawdę. Więc mega fart, bo tak, Gosia by musiała jechać jutro na tarmaku, a ja bym jechał na Cubie. Na pewno. No, ale nie ma co. Dużo szczęścia i przyznam szczerze, Decathlon drugi raz w życiu już mi ratuje tyłek, bo już kiedyś też ogarnęli temat w moment, w weekend, jak nikt inny nie miał czasu. Że polecamy. Polecamy Decathlon, Wrocław, Magnolia. Mimo, że nam nie zapłacili. Tak. Decathlon, Wrocław, Magnolia, polecamy kolegę Jacka. Pewnie tego nie będzie oglądał, ale niech się czuje pozdrowiony. Dobra, jedziemy do domu. Trzeba zacząć szykować sprzęty. Pogoda na razie przyzwoita. Chociaż patrzyliśmy na prognozę, jutro ma być oczywiście deszcz rano. Jakiś nie najgorszy, ale mimo wszystko. Ale temperatura odczuwalna 10 stopni to jakieś 3 razy tyle, co było w sobótce. No ale dobra. Nie ma co na zapas się martwić, zobaczymy jutro, jaka będzie pogoda i będziemy podejmować decyzję. Na pewno kolejną rozsądną podejmiemy. Jak zawsze. No to nic, widzimy się ze złotory już następnym razem. Już jesteśmy na miejscu, widzę, pogoda całkiem rzeźka, bo słońce świeci, więc miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. 12 stopni, 12-13, a jeszcze 1,5 godziny do startu, więc mam nadzieję, że pójdzie w górę. Czekamy właśnie z Gosią odebrać jej zaległe trofeum za mnicha. Odbieramy pakiety startowe i idziemy się grzać. Gosia wczoraj zjadła 400 gramów węglowodanu, ja zjadłem po 600. Jej waga się nie ruszyła, mi poszło pół kilo w górę, więc... Norma, ale i tak nie jest źle, bo wyszło 73,3. U Gosi 48,8, więc waga na górki jest ok. Jesteśmy już na starcie, rozgrzani. Co? Pogoda póki co ok, ale zbierają już czarne chmury. Wieje na maksa, ale i tak jest całkiem przyzwoicie. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Dobra, no to jakieś 1,5 godzinki zażynki przed nami. To lecimy. 5, 4, 3, 2, 1. Zaraz po starcie honorowym wskakujemy od razu na pierwszy podjazd. Krótki, bo 1,5 km o średnim nachyleniu 3%, ale już gdzieś tam część osób na pewno odpadła. Aczkolwiek spodziewałem się wyższego tempa na początku. No i potem oczywiście, jak podjechaliśmy, to i trzeba zjechać. Więc jeden z pierwszych zjazdów, a jest ich sporo na trasie, tak samo jak i podjazdów. No i oczywiście, co by nie było za dobrze, po zjeździe kolejny podjazd. Tym razem 3 km o średnim nachyleniu około 6%. Jak widać, w piku dobija do 10, nawet 11-12. No i na tym podjeździe niestety pożegnałem się z pierwszą grupą. W tym momencie już tak naprawdę pierwsza grupa odjechała, więc zostałem z kilkoma osobami z tyłu. No i jechaliśmy dalej. Kiedy wszystkim już się wydawało, że dojechaliśmy do końca wzniesienia, małe zaskoczenie i jeszcze taka króciutka ścianka do pokonania.
nachylenie reaguje z opóźnieniem w Garminie, ale zaraz ładnie dobije do 15%. No i mamy kolejny zjazd, też dość szybki. Na szczęście została posprzątana jezdnia i nie było tyle szutru co tydzień wcześniej. No i tutaj zakręt w lewo i zaraz drugi w lewo i generalnie poszedłem tutaj tak naprawdę na styk. Nie będę ukrywał, że się zrobiło gorąco. No i potem kolejny zjazd, dość długi, bo około 7 km miał. Średnie nachylenie minus 3%. Można było odpocząć zdecydowanie po tym podjeździe, bo no nie oszukujmy się, dał nieźle w kość. I tutaj okazało się, że razem z dwoma kolegami zaczęliśmy dochodzić z powrotem pierwszą grupę. No to trzeba było się spiąć i dobić do nich. W końcu udało się to zrobić po naprawdę ciężkiej walce, ale już poczułem, że jest szansa, żeby coś powalczyć. Ale nie za długo trwał ten stan, bo jak widać koledzy się spieli i zrobili kolejną ucieczkę. Więc tutaj już byłem tak dojechany, że nie miałem siły walczyć tak naprawdę i nie widziałem większego sensu, więc stwierdziłem, że jadę po prostu swoje. Całość podjazdu miała niespełna 6,5 km długości. Średnie nachylenie 4%, ale oczywiście też z akcentami. Końcówka podjazdu oczywiście była najgorsza, bo tutaj nachylenie sięgało nawet 13%. Jakoś udało się dotoczyć na górę w nagrodę kolejny zjazd. Przy okazji można było podziwiać piękne widoki okolic Złotoryi. No i tutaj dojeżdżamy do praktycznie ostatniego większego podjazdu na trasie. Nie jest długi, bo około kilometra, ale średnie nachylenie 10% dało oczywiście się odczuć. I ostatni większy zjazd tak samo. Prędkości odpowiednie. W maksymalną chyba z całego wyścigu miałem 75. Nie pamiętam teraz dokładnie. Więc jakby to chciało, można rozkręcić śmiało do 80. Na około 3 km przed metą poszła ucieczka. Próbowałem jeszcze coś nadgonić, ale już nie miałem z czego zakręcić. Więc jeden chłopak odjechał, my próbowaliśmy go troszkę gonić. Do finiszu dojechaliśmy grupą około 5-6 osób. Sam finisz delikatnie pod górę, po kostce, ale na szczęście tutaj nie miałem problemów z przeskakującym łańcuchem, tak jak to czasem się zdarzało na nierównościach. Thank you.
Udało mi się wyskoczyć naprzód, próbowałem dogonić jeszcze chłopaka, który wcześniej uciekał, natomiast no już nie starczyło pary. Po dojechaniu do mety szybkie ogarnięcie się, no i wyczekiwanie, aż będzie finiszować Małgośka. Jedzie Gośka. Dajesz, Gosia! Pięknie! Cześć, Dziku. Jak ci uciekły? Mi się wydawało, że pierwsza przyjechałaś. Nie? Piąta, open, pierwsza, jaka 20. Zarąbiście. Znaczy, gratki. Nie, tak liczyło. Zaraz sprawdzimy. Jak ty? 19 open, 9 w KM3. Wow, super. No lepiej niż się spodziewałem. No, udało się ukończyć bezpiecznie. Gosia wygrała swoją kategorię. Znaczy, nie wiem. Pewnie wygrała, zaraz sprawdzimy. Ja byłem 19 open prawdopodobnie i 9 w M3, więc szczerze przyznam, o wiele lepiej niż się spodziewałem, chociaż nie jest to wynik marzeń, ale nie, no, generalnie super. Chciałeś być top 10. No. Tak, pogoda, szczerze, w życiu mi nie przeszło przez myśl wczoraj jeszcze, że będzie taka zajebista. Słońce troszkę pokropiło po drodze, ale naprawdę rewelka. Jak się czujesz? Nie wiem. No, jeszcze się nie czuję, ja już zdążyłem ochłonąć. Czekamy jeszcze na kolegę Jacka, bo nudzi mu się na chacie, więc stwierdził, że pojedzie pro. Więc pewnie jeszcze z pół godzinki i będzie na miejscu. Dawaj, Maciek! Jacek pojechał. Tak? Tutaj jak komuś by było mało kręcenia, to można sobie szyszejka zrobić. Gosia? Koktajl? Nie. Co ty? Przecież nie zmęczyłaś się prawie. O, plaża była. Czekamy jeszcze chwilę na dekorację. Ja nie biorę udziału niestety. Nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. Gosia odbiera puchary, medale, czy co tam będą dawali. Jedziemy na Wrocław. Trzeba wieczorem jakoś uczcić to. Już dobrym. Jeszcze nie wiem, co wybierzemy. Jest trochę opcji. Pierwsza trójka w kategorii K20, na miejscu trzecim Agata Fabian, rycerze Rolanda Maciejewski Team. Miejsce drugie Jowita Grzybowska, cyklizmo Wrocław i na pierwszym miejscu jest Małgorzata Łyczko Gastro Cycling. Zapraszamy. I prosimy o fanfary. Pięknie. Jak się czujesz? Wracamy do Wrocławia, ogarniamy się. No i jakoś trzeba to uczcić kolejną wygraną. Tym razem nastrój o wiele lepszy do świętowania. Nie wiem. Tobie dobrze poszło? Ja tak, jestem zadowolony, byłem 9 w swojej kategorii. Nie spodziewałem się, że tak pójdzie mi dobrze, ze względu na to, że ostatnia forma troszkę kuleje. No ale... jest nadzieja, że jeszcze coś pojeżdżę w tym sezonie. Dobra, lecimy się ogarniać, tak jak mówiłem, i coś zjeść. Jeszcze specjalnie nie mamy koncepcji, no ale coś dobrego musi wejść i do tego jakiś drink albo browarek. Mi się zimnego browara chce zawsze po takim wysiłku. 18 stopni, więc już taka temperatura browarkowa. Tak, Gosia już je, bo jest bardzo głodna. Wylądowaliśmy dzisiaj w kolejnej ekskluzywnej knajpie. I jemy burgery specyficzne. Balkan burger. Pokaż tego. Z frytami, więc po takim wysiłku super. Szczególnie, że nie jedliśmy jeszcze dzisiaj nic po wyścigu. No, makaron. Makaron na pasta party. No. Tym smacznym akcentem kończymy ten odcinek, zabieramy się do jedzenia i widzimy się za tydzień po tym, jak dacie łapki w górę i suby. Dzięki, na razie. Bardzo prosimy. Pa.